Hej, super, że jesteś. Dziś wprawdzie przenosimy się do Kanady, ale mowa będzie o pewnym Włochu, który w Kanadzie mieszkał w 1922 roku. Zanim przejdziemy do samego delikwenta imieniem Emilio, muszę wspomnieć o historii, całkiem istotnej historii prohibicji i przemytu alkoholu, które głównie kojarzy się ze Stanami Zjednoczonymi na początku XX wieku. Mówię o tym dlatego, że Emilio takim zakazanym biznesem w owym czasie się zajmował. Otóż czasy prohibicji w Stanach rozpoczęły się w 1920 roku i trwały do 1933. Jeżeli chcesz odcinek bardzo historyczny ogólnie o prohibicji i metodach czy sposobach jej obchodzenia, to daj znać w komentarzu. Tutaj natomiast muszę dodać, że teoretycznie ustawa weszła w życie dlatego, że protestanci w końcu dopięli swego. Mówię w końcu, ponieważ szlachetny eksperyment, jak również nazywano prohibicję, pietyści próbowali wprowadzić już w wieku XIX. Wtedy to się nie udało. A na dobrą sprawę mogło się nie udać i w wieku XX, ponieważ ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, Woodrow Wilson, ustawę zawetował. Ludzie sobie, prezydent sobie. Prawo w tej kwestii nie było jakoś szczególnie przestrzegane. I o ile co wydarza się w Vegas zostaje, o tyle gdy do spraw lokalnych zaczyna wtrążać się inny kraj, to należy przyjrzeć się sytuacji. Ale dzisiaj mowa będzie o prohibicji kanadyjskiej, którą ze Stanami łączyła granica oraz droga przemytu przez stan Montana. Montana w naszej opowieści, a ogólnie Montana i Utah miały w tym swój udział. Ustawa dotycząca prohibicji w prowincji Alberta została podpisana 1 lipca 1916 roku. Dozwolone były jedynie napoje zawierające nie więcej niż 2,5%. W efekcie zakup na przykład ekstraktu waniliowego używanego do wypieków odbywał się jedynie w licencjonowanych aptekach. Takim oto sposobem trafiamy na gagatkę, o którym dziś będzie mowa. Emilio, Emileo, Emil Picariello, bo używano wszystkich trzech wersji jego imienia, urodził się w 1875 lub w 1879 roku. Nie ma co do tego pewności. Na świat przyszedł na Sycylii, ale w 1899 wyemigrował do Kanady, gdzie początkowo osiedlił się w Toronto. Był pracownikiem fizycznym, robotnikiem, ale pracował także jako elektryk. Młody chłopak miał jednak plan na życie. Nie interesowało go chlanie z kumplami po pracy. Zarobione pieniądze skrzętnie odkładał aż do czasu, kiedy było go stać na zakupienie małego włoskiego sklepiku spożywczego. Zaledwie rok po przybyciu do Kanady ożenił się z Marią Marucci. Trzeba przyznać, szybko poszło, a samą Maryśkę poznał na stacji. Dziewczyna pracowała tam jako gosposia. Para młodych ludzi wyjątkowo miała się ku sobie, co zaowocowało 7 dzieci. 11 lat po ślubie Emilio, zakładam, że wraz z rodziną, przeprowadził się do Kolumbii Brytyjskiej, a dokładniej do Fernie. Przeprowadzka wiązała się z podjęciem pracy w wytwórni makaronu G. Marianiro. Kiedy właściciel przybytku przeniósł się do Lethbridge, nasz ambitny elektryk handlowiec wynajął od niego pomieszczenia fabryki w Fernie. Nie planował on jednak produkcji makaronu, ale spokojnie, do 1920 w Stanach, czy tutaj do 1916 jeszcze trochę zostało, więc Emilio postanowił, że wykorzysta budynek do produkcji cygar. Swoją drogą ten to miał rozmach, gdzie Kuba, a gdzie Kanada. Ale jak postanowił, tak uczynił. Zatrudnił sobie kobiety, które miały zwijać cygara.
W 1916 roku rozpoczął produkcję, nie, jeszcze nie alkoholu, lodów, które z racji bliskości z kołem podbiegunowym postanowił sprzedawać pingwinom. Oczywiście żartuję. Jednak jak doszedł z cygar do lodów, przechodzi moje pojęcie. Produkcja tego słodkiego deseru szła mu całkiem dobrze. I początkowo jego wytwórnia produkowała 1800 litrów lodów dziennie. Jako że miał wyjątkową smykałkę do wszelkiego chyba rodzaju biznesów, latem 1916 roku postarał się o wóz i lody sprzedawał z tego właśnie wozu. Przysmaki musiały być naprawdę przepyszne, ponieważ jeszcze tego lata udało mu się otworzyć dwie lodziarnie, jedną w Trail i jedną w Blairmore. Ja wiem, że już mówiłam, że Emilio miał smykałkę do wszelkiego rodzaju interesów, ale muszę to znów powtórzyć. Tym razem postanowił przyjmować płatność także w formie butelek. Ja wiem, że średnia wieku słuchających moich wywodów wskazuje, że doskonale pamiętasz czasy, kiedy w Polsce funkcjonowały skupy butelek. Ale jeżeli należysz do młodszego pokolenia, to wiedz, iż był taki czas, kiedy butelki na przykład po wodzie mineralnej czy po pewnych napojach wyskokowych odkładało się do odpowiednich skrzynek. Po czym takie skrzynki można było na przykład oddać w sklepie, kupując sobie nową skrzynkę napoju albo podrzucić do skupu. Przy czym wywożenie do sklepu skutkowało tym, że kolejna skrzynka, kolejna kupiona przez ciebie partia, na przykład wody, była tańsza o butelki. Jak widać, kaucja za butelki wynalazek nie dzisiejszy. Emilio w 1916 roku przyjmował je jako zapłatę za swoje przysmaki. Po wszystkim oczywiście butelki do skupu odwoził po to, żeby otrzymać gotówkę. Do końca wspomnianego wcześniej roku mężczyzna osiągnął monopol na swoim lokalnym podwórku. Jego przygoda z pójściem na rękę klientom i odbieranie butelek jako zapłaty zakończyła się tym, że lokalnie znany był jako tytułowy król butelek. Mężczyzna absolutnie nie czuł się takim określeniem obrażony, a wręcz przyjął je jako swój pseudonim w kampanii marketingowej. Trzeba przyznać, że Emilio szedł jak burza. Jego następnym posunięciem było wypuszczenie reklam w gazetach. Ogłoszenia brzmiały następująco. E. Picariello, król butelek, prosi wszystkie osoby sprzedające butelki, by zachowały je do czasu, aż spotkają E. Picariello, który płaci najwięcej. Niejako w tym czasie, bo w 1914 Emilio zostaje przedstawicielem Pilock Wine Company, czyli biznesu związanego z winem. Niestety, dwa lata później prohibicja zostaje wprowadzona w Albercie. Nie wiem, czy jakoś specjalnie mu to przeszkadzało, bo jak wiemy, zajął się lodami. W każdym razie, w momencie wprowadzenia przepisów dotyczących napojów wyskokowych we wspomnianym wcześniej Albercie, nie można było uskuteczniać produkcji, ale nadal można było importować procentowe dobra z innych prowincji. Dwa razy o takiej furtce nie trzeba było wspominać panu przedsiębiorcy. Nadal zarabiał na zakazanych napojach, przewożąc je przez Crow's Nest Pass. W 1917 roku zakaz dotyczący ogłupiaczy w płynie dosięgnął także Kolumbii Brytyjskiej. I w tym momencie dla naszego biznesmena przestało być już zabawnie. Opuścił dotychczasowe miejsce zamieszkania i przeniósł się do Alberty, ponieważ tam było bliżej Montany. Montana zaś nadal zezwalała na sprzedaż jego wesołych produktów. Handel ewidentnie szedł bardzo dobrze, ponieważ zakupił on sobie Blairmore Alberta Hotel. Tak, zakupił sobie hotel, żeby używać go jako swojej siedziby głównej. Zanim jednak opowieści biznesowej ciąg dalszy, porozmawiamy sobie o pewnych skandalicznych plotkach z życia prywatnego Emila,
które niejako z różnymi biznesami się łączyło. Otóż, jednym z pracowników mężczyzny był Carlo Sanfidel. Początkowo pracował on jako obwoźny sprzedawca cygar i lodów. W październiku 1915 roku ożenił się z zaledwie 14-letnią dziewczyną Filomeną Constanzo. Cóż, inne czasy, inny kraj, widocznie było to legalne, albo też nikt nie zauważył związku, ponieważ w 1909 roku, kiedy Filomena przybyła do Kanady, zmieniła swoje imię na Florence. Szef Carlita, Emilio, nie dość, że został drużbą na ślubie swojego pracownika, to jeszcze zaopatrzył całą imprezę. I tutaj właśnie pojawiają się plotki. Chodziło o to, że to, co dla swojego pracownika uczynił Emil, dawało mu prawo do nocy poślubnej z żoną tamtego. Ile w tym prawdy, tego chyba nikt nigdy się nie dowie. Natomiast młoda para tuż po ślubie przeniosła się do Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych. Granice przekroczyli jednak nielegalnie. Zaledwie rok później zdecydowali się na powrót do Kanady i by nie mieć problemów na granicy, para zmieniła nazwisko na Lasandro, a według innych źródeł Losandro. A Carlo dodatkowo przedstawiał się angielską wersją imienia, czyli Charles. Ze znalezieniem pracy w Kanadzie nie mieli żadnego problemu. I tutaj wracamy do głównego bohatera naszej opowieści, ponieważ to on przyjął młode małżeństwo z powrotem do pracy. Carlo został menadżerem hotelu, a jego młodziutka małżonka została zatrudniona jako kelnerka. Wróćmy więc do przetasowań w systemie prawnym Kanady. W 1918 roku Alberta zaostrzyła prawo i od tego momentu także import danych napitków został zakazany. I tutaj powiem szczerze, trochę się Emilio dziwię. Dlaczego? Dlatego, że facet ewidentnie miał dotyk Midasa. Czegokolwiek się nie dotykał, to przynosiło mu dochód. Mało tego, udowodnił, że potrafi sam również ciężko pracować i nie przewalać pieniędzy na głupoty. Bo najpierw zakup tego sklepu, później wynajęcie fabryki, na sam koniec zakup hotelu. Umówmy się, to nie są groszowe sprawy, a on do Kanady przybył jako biedny włoski imigrant. W każdym razie zamiast zaprzestać działalności związanej ze wspomnianymi napitkami i zająć się czymś innym, co przypuszczam zaowocowałoby kolejnym udanym, intratnym interesem, Emilio zdecydował, że będzie nadal prowadził swoją działalność nielegalnie. I jak wszystko inne w swoim życiu, to rzecz jasna także sobie przemyślał. Mówię tutaj oczywiście o planach unikania policji, nie o ewentualnych konsekwencjach. Pod swoim hotelem wykopał pomieszczenie. Poza pomieszczeniem wykopał także tunel łączący się z drogą. Wydumał, że tym sposobem wszelkie napoje zakazane będzie można transportować bezpośrednio z ulicy wprost do jego komórki. By zagłuszyć wszelkie niepożądane odgłosy, które mogłyby zaalarmować sąsiadów lub przechodniów, przez cały czas kopania pod hotelem w jego lobby rozbrzmiewało pianino. Policja z prowincji Alberta doskonale wiedziała, którąd zakazane butelki są transportowane. Mowa tutaj o wspomnianej wcześniej przełęczy Crow's Nest Pass. W związku z tym właśnie w tych okolicach ustawili punkty kontrolne. Ale jak wiadomo, na choroby są sposoby. Emilio ładował zapas butelek, pełnych rzecz jasna, na butelki ładował worki z mąką, po czym ruszał w drogę. Jeżeli jego Ford TS został zatrzymany do kontroli, w zasadzie gdziekolwiek policja nie włożyłaby ręki, tam znajdowała się mąka. Mundurowi nie mieli ochoty rozładowywać całego samochodu, żeby sprawdzić każdy jeden worek. Po sprawdzeniu kilku puszczali więc delikwenta dalej. Czasami, nie wiem czy mąki brakowało, czy o co chodzi, samochody jechały dwa. Pierwszy był pusty. Więc jak tylko został zatrzymany do kontroli,
to drugi cichaczem zawracał. Samochody, których używał Emilio do przerzutu alkoholu, miały przednie zderzaki wypełnione cementem, by łatwiej i szybciej można było taranować barykady policyjne. Interes miał się doskonale i później, natomiast dalej w 1918, jeździły już trzy samochody, trzy McLaughliny. Do 1922 roku przemytem zajmowało się już sześć jednostek. Ja wiem, że się powtarzam i ja wiem, że może nie powinnam się podniecać kryminalistą, ale ogólnie jego metody działania, planowania, prowadzenia biznesów, których się podejmował, wprawiają mnie niemal w zachwyt. Do tego był pracowity, ambitny, zdeterminowany. A za chwilę usłyszysz, że PR też potrafił sobie zrobić genialny. Dobra, umówmy się. Dzisiejszy odcinek musisz mi po prostu wybaczyć. Przejdźmy zatem do tego PR-u. W czasie, kiedy poza legalnymi biznesami zajmował się też działalnością przemytniczą, jego status w mieście rósł z dnia na dzień. Przez miejscową ludność został wybrany starszym, Blairmore. Był już oczywiście bardzo bogaty, do tego był szanowany i wychwalany pod niebiosa za swoją działalność filantropijną, charytatywną. To, że mógł pozwolić sobie na pomoc lokalnej ludności, to jedno. Ale poza tym, że mógł, to jeszcze chciał i robił to. Bo umówmy się, większość ludzi, którzy mają od groma pieniędzy, nie zamierza się nimi dzielić i nie chce się z nimi rozstawać. Przy tym, żeby była jasność, to są ich pieniądze i nikomu nic do tego, jak nimi dysponują. Jasne, fajnie jest, jak pomagają, ale nie mają takiego obowiązku. Więc jeżeli jesteś bogaty i chcesz się podzielić, to ja poproszę nowy mikrofon. A wracając do naszej dzisiejszej opowieści, to poza tym jednym nielegalnym aspektem, jemu się naprawdę chciało robić coś z życiem zarówno swoim, jak i lokalnej społeczności. Mąkę, która, jak wiemy, służyła mu do niecnych celów, rozdawał rodzinom potrzebującym, choć mógł przecież używać jej w jakiejś kolejnej swojej fabryce czy w hotelu chociażby. Podczas pierwszej naparzanki światowej Emilio wspomógł rząd poprzez zakup tzw. Victor Bonds. W dużym skrócie była to pożyczka od osób prywatnych, od obywateli, dla rządu. Po określonej ilości czasu mogła zostać odebrana z procentem. Kiedy w 1918 roku cała okolica zmagała się ze strajkami górników, Emilio wspomagał ich rodziny finansowo i cały szacunek, który mężczyzna sobie wypracował przez te wszystkie lata, pochodził z jego działalności filantropijnej. Ludzie wiedzieli, czym zajmuje się ich dobroczyńca po godzinach, ale z drugiej strony nie był on jakimś typem spod ciemnej gwiazdy zajmującym się na przykład zastraszaniem, czy okradaniem, czy robieniem komuś krzywdy. W 1921 roku dostał pierwszą karę od policji prowincji Alberta. W jednym z jego magazynów znaleziono cztery beczki z promilami. Grzywna wynosiła $20. W styczniu 1922 roku policja odnalazła 70 beczek piwa w jednym z wagonów. I choć, wiadomo, kolej nie należy do niego, to jego nazwisko wpisane było jako odbiorca. W sądzie próbował się wybronić, mówiąc, że piwo zostało wysłane do niego błędnie, ponieważ on zamawiał wodę mineralną gazowaną. Sędzia w ciemię bity nie był i dowalił mu $500 kary. W całej przemytniczej imprezie brał udział na przykład najstarszy syn Emilia, Stefano. Dodatkowo w szemrane interesy weszło wspomniane przeze mnie wcześniej małżeństwo, czyli Carlo i Florence. Muszę tutaj powiedzieć, że dziewczyna ochoczo i porządnie zabierała się do tej pracy. Albo prowadziła ten pusty samochód przynętę, udając, że wybiera się na piknik ze Stefano.
albo udawała na przykład pirata drogowego i zasuwała 80 km na godzinę. Wiadomo, policja zacznie uścigać, drugi samochód spokojnie przejedzie. Podejrzewam, że cały interes mógłby się bujać jeszcze długo, gdyby nie wypadki z 21 września 1922 roku. Tego feralnego dnia jakiś przebrzydły snitch, dla tych co bez angielskiego to donosiciel, poinformował policję, że Emilio tego właśnie dnia przewoził będzie niedozwolone napoje. To miał być dość duży przerzut, ponieważ użyte miały zostać 3 samochody. Pierwszy prowadzony przez mechanika, J.J. McAlpina. Drugi prowadzony przez Stefano. Ostatni prowadził osobiście Emilio. Policja, posiadając te informacje, chciała złapać mężczyzn na gorącym uczynku i przygotowała pewnego rodzaju zasadzkę. Pierwszy punkt kontrolny miał samochody przepuścić bez żadnego problemu. Gdy konwój przejechał granicę miasta Coleman, konstable Stephen Oldacre Lawson poinformował swoich kolegów z Blairmore, że przesyłka jest w drodze. Wiadomo, ledwo dojechali pod hotel, a na miejscu natychmiast pojawiło się 2 policjantów z policji prowincji. Stróże prawa mieli ze sobą nakaz przeszukania. Emilio jednak nie chciał dać się złapać. Wyjrzał przez okno i zatrąbił po to, by ostrzec Stefano. Ten od razu zorientował się, co się dzieje i natychmiast wcisnął gaz do dechy, uciekając z powrotem do Kolumbii Brytyjskiej. Jego ojciec próbował zablokować samochód policyjny, by Stefano mógł spokojnie uciec. On sam jednocześnie również nie zamierzał dać się złapać. Zawrócił i także udał się w drogę powrotną do Kolumbii Brytyjskiej. Służby prowincji od razu skontaktowały się z konstablem Lawsonem, informując o ucieczce zarówno Stefano, jak i Emilio. Wiadomo było, że w drodze powrotnej mężczyźni muszą przejechać przez Coleman. Gdy tylko Stefano pojawił się na miejscu, konstable Lawson oddał strzał ostrzegawczy w powietrze, a następnie w stronę kierowcy. Mężczyzna został trafiony w rękę, ale taka drobnostka nie mogła zatrzymać uciekiniera. Stefano jednak udało się uciec i to poniekąd przez przypadek. Samochód Lawsona zwyczajnie złapał gumę. To z kolei sprawiło, że konstable miał okazję spotkać się z Emilio. Mężczyźni przeprowadzili dość napiętą i nieprzyjemną rozmowę, w której przedstawiciel prawa jasno powiedział, że Emilio ma sprowadzić syna z powrotem albo uczyni to za niego jednostka policji. Swoją drogą jego złapano w Michael i tam został aresztowany. Na rozmowie jednak się skończyło, po czym przemytnik wrócił do domu. Tam z kolei czekał już na niego przedstawiciel policji prowincji, sierżant James Scott oraz jeden z policjantów, którzy zjawili się wcześniej w hotelu. Emilio nie był jednak jakoś szczególnie załamany obrotem spraw i zaczął kpić sobie z policjanta, nazwijmy go hotelowego. Sierżant Scott wykminił, że próba zastraszenia dowcipisia skutecznie ukróci jego żarty. Powiedział więc, że oskarży zarówno jego, jak i Stefano o niebezpieczną jazdę. Emilio ze stoickim spokojem odparł, że może sobie oskarżać kogo chce i o co chce, tak długo, jak długo jego kontrabanda jest bezpieczna. Dodał jeszcze, że mości konstabl ma szczęście, iż nie postrzelił Stefano, bo zdecydowanie nie dożyłby kolejnego dnia. Cóż, jak wiemy, nie była to prawda, ponieważ synuś został trafiony w rękę. Emilio też szybko dowiedział się, co zaszło. Nie wiedział jednak, w jakim stanie jest jego syn. Dowiedział się tylko, że został trafiony. Wiadomo, dla Włochów rodzina święta jest. Capo di tutti frutti zaczął widzieć na czerwono i natychmiast wraz z Florence udali się z powrotem do Coleman celem konfrontacji z konstablem. Zrobiło się naprawdę poważnie.
Emilio zabrał ze sobą dwie bronie, z czego jedną dał dziewczynie. Pojechali pod siedzibę oddziału policji prowincji w Coleman. Steve Lawson wyszedł z nimi porozmawiać. Początkowo cała dyskusja była cywilizowana, jednak przekształciła się w przepychanki pomiędzy konstablem a przemytnikiem. Koniec końców Steve Lawson tego spotkania nie przeżył. A mówię koniec końców, ponieważ wersje tego, co się stało, są dwie albo nawet trzy. W pierwszej z nich Emilio chciałby tamten pomógł mu odnaleźć syna. Gdy policjant odmówił, wkurzony ojciec wyciągnął broń, na co z kolei tamten rzucił się z rękami, a w efekcie postrzeliła go Florence, widząc jak Steve zaciska ręce na szyi jej pracodawcy. Druga wersja jest taka, że Emilio postrzelił Steve'a, gdy tamten uciekał z samochodu. Z jakiego samochodu, skąd nagle był w samochodzie, pojęcia nie mam. Pierwsza wersja jest też mało prawdopodobna, ponieważ pamiętamy, że broni były dwie. Jedną miał właśnie Emilio, więc spokojnie mógł sam siebie obronić, a nie dać się dusić i czekać, aż Florence pociągnie za spust. Ale właśnie trzecia wersja, czyli inne źródła, podają, że para przemytników skonfrontowała się z konstablem w jego domu i to tam został zastrzelony. W każdym razie obydwoje zbiegli z miejsca zdarzenia, wrócili do Blairmore, gdzie w starej, opuszczonej szopie spędzili noc. Rankiem Emilio zdecydował się na dalszą ucieczkę w góry. To chyba pierwsza rzecz, która mu się nie powiodła, bo kolejnego dnia został odnaleziony przez trzech policjantów prowincji. Aresztowany zapytał ich jedynie o kondycję syna i konstabla. Pierwszy wiadomo, przeżył i został jedynie draśnięty. Drugi zmarł. Florence została odnaleziona i aresztowana niedługo później. Obydwoje zostali oskarżeni o morderstwo. Przesłuchanie wstępne odbyło się w budynku opery. Tylko to miejsce było wystarczająco duże, by pomieścić 500 członków widowni. Oskarżycielem w sprawie był A.A. McGillivray. Natomiast James McKinley Cameron w tym procesie pełnił rolę głównego obrońcy. Sam proces miał odbywać się w McLeod. Ale obrona obawiała się kompletnego braku obiektywizmu, ponieważ król butelek oraz Florence w okolicy byli przecież znani. Wniesiono o zmianę miejsca i proces przeniesiony został do odległego o około 230 km Calgary. John Edward Brownlee, prokurator generalny prowincji, najpierw zaaprobował datę rozpoczęcia posiedzenia Sądu Najwyższego Alberty na 27 listopada, a następnie osobiście w posiedzeniach uczestniczył. Jednak był jedynie widzem. Wyrokiem sądu Emilio Piccarielli został skazany na powieszenie. Wyrok wykonano 22 maja 1923 roku w jeszcze innym miejscu, bo w forcie Saskatchewan. I tutaj znowu pojawiają się niezgodności, ponieważ kolejne źródło podaje, że ten wyrok został wykonany 19 dni wcześniej, a więc 3 maja. Cały cyrk związany z prohibicją zakończył się natomiast 10 maja 1924 roku. Jeżeli chodzi o dzisiejszą opowieść, to wszystko. Mam nadzieję, że była interesująca, że się podobała, że wybaczysz mi moje małe podniety związane z tym, w jaki fantastyczny sposób naprawdę radził sobie Emilio. Przypominam o wciśnięciu dzwona, jeżeli subskrybujesz kanał, ponieważ dochodzą mnie słuchy, że niestety YouTube nie wysyła powiadomień. Na drugim kanale znajdziesz odcinki o depresji oraz o tym, ile zarabiam na YouTube. Dzięki za wszystkie łapki, dzięki za suby, za komentarze oczywiście, a za wsparcie kanału dziękuję Ani, Arturowi, Dorocie i Gennaro. My pewnie słyszymy się ponownie za tydzień, a tymczasem dobranoc.